Witamy Was w kolejnym odcinku Okiem Samorządowca. Z nami Witold Grabowski, czyli wójt gminy Tomice. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mamy trzy tematy, dwa polityczne, jeden temat, powiedzmy sobie, społeczny może, społeczno, no nie wiem jak to nazwać, ale to po kolei. Lanc Korona i piknik 800+, piknik Rodzina 800+. Pikniki organizowane są przez rząd, ale że rząd ma bardzo dużo wspólnego z Partią Prawo i Sprawiedliwość, no to stwierdzili, że okres przed wyborami jest idealny, żeby te pikniki zorganizować. Wydają na to miliony złotych, no a wszystko za nasze pieniądze. No przekonują do czegoś, co nikt nie jest przeciwny temu, tak? No tak. Dokładnie przekonują, że to otwierają otwarte drzwi. Tak, 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 a przy okazji próbują coś ugrać. Czy to skutecznie, czy nie wiem. Z ciekawości zapytałem pracowników też, czy może ktoś, byłem na urlopie, kto mają nieobecność, ktoś zapytał nas, żeby taki piknik chcemy u siebie zorganizować. Nikt nas nie pytał, nie? No może bym chciał, może bym nie chciał, nie wiem, no, ale jest zawsze chętnie też, było wprowadzane w ogóle 500+, to też bus jeździł z rządu małopolskiego wojewódzkiego. Chętnie gościliśmy, przyjęli pracownicy, zapewniliśmy miejsce, jakiś event się odbył, konferencja prasowa, inne rzeczy. Była promocja też taka, no jeżeli robisz, to uważam, we wszystkich gminach niech to będzie sprawiedliwie rozłożone. A czego się dowiedziałeś tam, w tym busie? No nie, to był taki świeży okres, jak składać zasiłki i na obłożę tą kwotę też składać. Okay. To były takie tematy rzeczywiście na starcie bardzo ważne, bardzo istotne. Tu się nic nie zmienia, nie? Bo tylko dodajemy 300 zł, no nic tak. Więcej, tak? Natomiast sam pomysł imprezy, wiem, że teraz będzie akurat w Styszowie kolejna impreza, no okej, no fajnie, jak ktoś potrafi wokół tego zabawić, mieszkańcy zabawili się, no to niech się bawią, no tylko to jest takie, no koła gospodyń dostały teraz ostatnio dużo pieniędzy też na to, teraz był też program potańcówki, gdzie tam tylko kilkadziesiąt i różnych instytucji zostało, są pieniądze rozdawane intensywnie. Czekaj, jeżeli program potańcówki? Potańcówki, tak, jest taki program, nie pamiętam, czy Ministerstwa Kultury, że tam można było składać wnioski, można było w tańcach ludowych, jak gdyby też promować kulturę lokalne jakieś zespoły. Rozumiem. I ma to jakiś tam sens, tak? Byle się to wszystko utrzymało, nie ukrywam, bo jeżeli 800+ jest jednorazowym, można było to lepiej wydać na inne cele. Jak coś zostanie na trwałe wpisane, czyli będzie wsparcie dla OSP, czy dla KGW, czy innych stowarzyszeń, na podobnej imprezy, nie musi to być gmina, bo też mamy co robić, przecież to mogą to robić NGOsy. To bardzo chętnie tutaj pomysł podsuwam rządzącym, że mogły te NGOsy zrobić, różnych maści ogłosić. Jeżeli są programy Ministerstwa Sportu, nasze LKS-y, UKS-y chętnie korzystają, da się to zrobić ich rękami przy ich pomocy, chętnie się angażują i wtedy ludzie też się cieszą. Nie ma to politycznych barw. No tak, żadnych. Ale jakby tu już nawet nie chodzi o kwoty, jakie są wydawane na te pikniki. Nie wiem ile, bo to będą być tajemnicą głęboko skrywaną. Gdybyśmy teraz zapytali tak. W przypadku Lanc Korony, no to nie wiem, kto organizował, czy urząd gminy, czy urząd wojewódzki, czy jakaś. Ale czy strzelam, ministerstwo że są też dziesiątki tysięcy złotych. Nie, to też jeżeli tam nie było gwiazdy jakiejś, która miała śpiewać i tak dalej, to postawienie właśnie namiotu. Była gwiazda. O kurczę. Była gwiazda, o której nie wspomniałem na początku, wójt Tadeusz Łopata. Się nie robi, proszę Państwa, żeby taki piękny dzień jak dzisiaj, taki piękny dzień i opozycja próbuje storpedować. Nie, no to nie wchodźmy. No, ciężko jest mi oceniać wójta innej gminy. Jesteśmy w jednym powiecie, to solidarność. Taka. To prawda, odmówię. Tak. Ale będę Cię ciągnął za język. Wójt, który nazywa posła Rzeczypospolitej Polskiej szmatławcem, nie podaje mu ręki, zostaje zrugany przez no, marszałka jednak z PiS-u, tak? Czyli jakiś tam wewnętrzny spór się pojawił albo próba ukrócenia zapędów wójta Tadeusza Łopaty. Tylko... Ja muszę przyznać, że wójt Tadeusz Łopata to jest taki... Fajny gość, tak. Nie, bardzo impulsywny jednak. Jest bardzo impulsywny, ale znaczy, tak, każdy ma tą swoją, jak wiadomo, neurobiologię i reaguje na pewne rzeczy, czy zaczepki, czy takie, czy inne. Jedni bardziej świadomie reagują, drudzy mniej, nie wiem, no zawsze też, no jest się gościem, no to zawsze to trzeba, zawsze krok do przodu. Co z tego będzie, że coś takiego powiem? Bo nieraz w kuluarach się różne rzeczy mówi, ale oficjalnie jednak się, jeżeli się reprezentuje, jeżeli jest się wójtem, to też mi taki mieszkaniec starszy powiedział dawno temu, jeżeli jesteś wójtem, to reprezentujesz też mnie. Ja sobie nie życzę, żebyś tak czy tak się zachowywał. I to sobie zapamiętałem.
że okej, dobra, mieszkańców mam, polityka to jest tylko polityka, tak? To nie jest całe życie nasze przecież, nie dzielmy przez to ludzi, ale jeżeli reprezentuję, jestem, bo jako osoba prywatna mogę sobie różne dziwne rzeczy mówić, ale jeżeli jestem wójtem, to reprezentujesz tych, którzy cię wybrali, którzy się nie wybrali, bo reprezentujesz całą gminę. Jeżeli od tego oczekujemy, żebyś jednak w pewien sposób godnie się zachowywał, czy lubisz, nie lubisz, szanujesz, nie szanujesz, okej, załatwiaj to, ale może w jakichś innych okolicznościach i da się to załatwić. Czyli uważasz, że wójt jest impulsywny, ale... No co po ale. No, marszałek były Sowa, to też jest człowiek, który też z jednego pieca jadł chleb, doświadczenie ma i w takich... Ja bym się nie odważył z marszałkiem Sową za szybki słowny pójść, powiem, za cienki jestem. Okej. Już nie będziemy czytać tych komentarzy, które pojawiły się pod naszym materiałem, było ich niemal 300. Znaczy, mnie tam zaciekawiła jedna rzecz, że ta taka akcja spontaniczna i spontaniczna z plakatami, które były powieszone, to powiem, że no, nowa forma. No, jest bardzo taka, powiem Ci, ciekawa, kreatywna. Tak, to takie powiem, że ktoś jednak to tak... Ktoś się przyłożył. Tak. No właśnie, jeżeli chodzi o kamery, to jesteśmy specjalistami w regionie. Wypadek w Sułkowicach 27 lipca, 18-letni Kamil potrącony ostro przez samochód, pęknięta czaszka, złamana noga, otarcia oczywiście i tak dalej. No i na materiale widzimy rzeczy nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne rzeczy, to znaczy przeciąganie osoby, która w kałuży krwi leży na asfalcie, a wręcz nakłanianie ją krzykiem do wstawania, co słyszymy z relacji świadków. Jakieś takie dziwne działanie policji, szybkie ustalenie, wlepienie mandatu, wsunięcie do kieszeni i na razie to by było na tyle. Umywamy ręce. Pole do jednak do zamknięcia tego tematu przez policję, bo to jednak ich pracą powinno to zostać wyjaśnione dogłębnie. No, jak było, no to okej, no tutaj są dwie strony, tak jak sami zauważyliście, zdania są różne. Czy tych świadków ktoś kiedyś będzie ciągnął, czy nie, żeby zeznawali, to też jest inna sprawa. Zobaczymy, ciekawy jestem, co z tym zrobi policja. Powinni pracować na zaufanie obywateli, bo ostatnio jakoś tak pod górkę mają różnymi dziwnymi akcjami. Akurat tutaj Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach nie dołączała się do nie wiem, czy do ochrony wizyty pana prezesa rok temu, czy jakichś innych takich akcji gdzieś starali się być bez, no ale pomimo tego, że jest ich mało, że są zarobieni, to jednak za coś pieniądze, brzydko powiem, biorą. I nie można po łebkach pewnych rzeczy, jeżeli to zdrowie, życie ludzkie wchodzi w rachubę i jednak dać tą szansę. Sam niejednokrotnie jestem wyciągany przez różne osoby jako wójt pełniący obowiązki włodarza gminy na przesłuchania w różnych dziwnych sprawach. Powiem, że to tylu nieraz śmieciarzy, nawet gdy my zgłosimy. To jest tak rozszypowana sprawa, kto, gdzie, kiedy śmieci, jaki zrobił, bo takie są procedury i na to muszą czy nie muszą, ale papiery muszą powstać. I to jest zazwyczaj umarzane niestety z powodu niewykrycia sprawcy. A teraz sytuacja, no, gdzie zdrowie, życie ludzkie, mówię, no, zdrowie ucierpiało, życie też, no, mogło się to różnie tragicznie skarżyć. Są jednak jakieś powody. Cieszę się no, z tego taki wniosek taki fajny, że jednak to, co mówiliśmy w przypadku windy, że jednak to zaufanie obywateli, że też nie wiem, czy próbowali sami w policji coś więcej podziałać, pociągnąć temat, że jednak ten temat wypłynął, że jest materiał, który wy pozwoliliście na to zwrócić uwagę, za to dziękuję, że jest jednak w tym społeczeństwie jednak taka gdzieś jeszcze wola naprawienia tego zła, które się wytoczyło, tak? Bo tu o zemście nie widzę żadnych jakichś takich przesłanek, ale wyjaśnienie dogłębnie, tak? Jeżeli ktoś coś złamał przepisy i dokonał w tym przypadku przestępstwa, no bo poświadczył nieprawdę, to prawda. Czy prowadził, czy nie prowadził, to nie grosz strzygną. A jeżeli są wątpliwości, niech zostanie raz na zawsze ukarany, wyjaśniony, ewentualnie ukarany, niech odpowie ten sprawca za czyn, który jest zabroniony, żeby też była nauczka dla pozostałych, dla przyszłych. No bo jeżeli tutaj rozmawialiśmy o żółtym Renault w którymś z odcinków, gdzie to byli młodzi ludzie niedoświadczeni, no to jeżeli tutaj osoba była dorosła, kierujący czy kierująca i coś jest nie tak, no to kurczę, tego od młodych ludzi oczekiwać jakichś pozytywnych rzeczy. To prawda, a jeszcze
Znaczy, pamiętasz też sytuację, w której w Polsce są głośne, że bliźniacy prowadzili inne dziwne rzeczy, że to się też łeb ukręcało tak. Sprawą inne. Tak, to prawda, ale najbardziej zdziwiło mnie to, że zasięgnąłem języka u zaprzyjaźnionego mundurowego i powiedział mi coś, bo ja oczywiście ten cały materiał, tam była taka zawarta teza, że to góra za to odpowiada. Ci, którzy narzucają takie szybkie tempo i wygodne, tylko że też pamiętaj, no tu nastąpił roztrój zdrowia powyżej 7 dni, czyli wchodzi teoretycznie sankcja jakaś dużo karna, gdybyś był sprawcą wypadku. Mhm. Czyli prokurator i tak dalej prawdopodobnie tym się zajmie, postawi komuś zarzuty karne. To sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo poważna. Nie, że ktoś się sam gdzieś połamał w lesie, tylko tak. Jednak ktoś mógł być sprawcą. Czy był, czy nie był, to rozstrzygnął. I to grozi. I nie można sobie tak mówić, a słuchajcie, no to tak. No, w sumie to bije, ale nie bije tak mało, to pani nie dzwoni na policję, bo co się będziemy zajmować, nie? To pani tak nie jest do końca pobita, nie? No właśnie. To nie, znowu nie trywalizujmy i nie mówmy, że policjanci są zarobieni. Każdy jest zarobiony, nie? No ale to może odsiemy te ziarno plewie, że jest nas tak mało i no, poprlans korony, no, został stworzony posterunek policji w gminie, która ma 6 tysięcy mieszkańców, 7-8 etatów tam jest, nie? Jako wójt gminy, która ma 8 tysięcy, ponad 8200 mieszkańców, mam etatów żadnych, nie mam komisariatu u siebie. Wiadomo, mam komisariat powiatowy Policji w Wadowicach bardzo blisko, 2 kilometry niecałe od siedziby samego urzędu, ale 2 dzielnicowych mam, no. Jakoś żyję. Mhm. No to też, jak będziemy rozdrabniać się, dawać wszystkich do wypełniania wszystkich funkcji, no to rzeczywiście, nie góra zorganizuje, ale policjant jednak to on podpisuje, on odpowiada. Mhm. I tu nie, to taka empatia, tak? Jesteś na miejscu, jesteś policjantem, no o kogo ma ten młody człowiek, czy ewentualnie szukać? Który nawet wiesz, nie był zapytany. Nawet nie wiesz w ogóle, co mu jest, tak? I jak on w ogóle się zachowie. Mhm. To rozmawialiśmy o stresie, o adrenalinie, co również dziwne rzeczy można mówić. O. Później jeszcze dodatkowo się okazało, że Kamil miał krwiaka w szpitalu. No to wiesz, to są konsekwencje, no ale to jednak jest policjant, który gdzieś ma instrumenty ku temu, żeby coś podziałać, tak? Jeżeli on zacznie mówić, a bo to jest wina góry, nie? No to może zmienić zawód, nie? To prawda. Nie ma problemu, jak się nie uważasz, że to jest wszyscy są winni dookoła, tylko nie ty, no ale to od podstaw się zaczyna, tak? Nie widzę, nie słyszałem takich przypadkach, że ktoś komuś burę robi na wśród policjantów, że za to, że czymś jednak próbuje do końca załatwić, tak? Ciężka praca, ale jednak to my po to ich mamy, że mają nas chronić. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że podobno policjant, który wiesz, nie załatwi sprawy od razu na miejscu, nie da mandatu i tak dalej, nie zostanie to wszystko podpisane na papierze, to on i tak za taką sprawę, która gdzieś, być może będzie śledztwo, coś się będzie działo, on i tak ma, że tak powiem, takiego plusa. No to jest, wiesz, no, statystyka i punktowanie gdzieś tam jakieś. Okej, jak ktoś robi robotę po to, żeby tam dostać jakiś ten, ale to no, życie. No jednak też trzeba konsekwentnym być i od pracowników wymagać, w jakiś sposób ich rozliczać. Chcesz przyjąć zasadę taką, a nie inną, no to rzeczywiście góra. No ale ja jeszcze raz wracam do tego policjanta, który jest na miejscu, który widział, słyszał, mógł zbadać, jeżeli sposób, nie wiem, czy policjanci doświadczeni, ale to ja się boję zmiany pokoleniowej policji, że coraz więcej młodszych. Zachęcam, mówię, zróbcie wywiad z policjantem, który odszedł na emeryturę. Dlaczego odszedł? Zadajcie pytanie, ilu jest młodych i co ci młodzi potrafią. To prawda, musimy się temu przyjrzeć bliżej. Ale takie zdjęcie może uda nam się znaleźć, to jeszcze przekażę. Zdjęcie policjantki, która stoi na granicy z Białorusią, no, przy Płocie, no bardzo fajne, bardzo ładne, tylko dziewczyna ma tipsy, no. No w mundurze, no kurde, no. Znak czasów. No można. Znak czasów, to jest tak jak z tymi równymi płacami. Ale to już. Dobrze, zostawmy. Lecimy. Kołodziejczyk, Michał Kołodziejczyk, lider Agrouni. Mówiłem ci przed wywiadem, przed tą rozmową, że taka chorągiewka. No bo faktycznie kiedyś podobno był w strukturach PiS-u, teraz będzie się bratał z Koalicją Obywatelską. Co by powiedzieć o takim człowieku? No, jakiś naśladowca Lepera. Natomiast Andrzej Leper, pamiętacie też, że miał większy wpływ na tą politykę, bo to był pierwszy. On był pierwszą taką osobą, która rzeczywiście tak z serca, z żołądka mówiła jak jest, mówiła prawdę. Niestety polityka go zjadła i nie był w stanie, bo myślał, że jednak wszyscy są uczciwi, a to nie do końca tak jest w polityce. Tak się zachowywali. No to jakiś następca jest, który
postulaty głosi różne, niektóre bardzo celne, bardzo mądre. Nawet bardziej one są składne, bardziej jakieś zwracające uwagę, próbujące rozwiązać problem niż Konfederacji. To zawsze będę do nich pił, że ci to po prostu szczapy coś takiego wymyślam, że okej, dobra, to tam nie pilnujemy ci dzieci, nie ma przedszkola, proszę sobie wynająć kogoś, tak? Proszę się leczyć, ma pan bon 5000, pan się wyleczy za wszystko. Partia wolnościowa, ale wolność tylko dla nas, a nie dla nas. Ale wolność jest nie dla kobiet, nie? A tutaj jednak rzeczywiście gdzieś wyciąga, no to afera ze zbożem na Ukrainie pokazała, tym zbożem ukraińskim, że nikt się nie odważył. Wszyscy wiedzieli dokładnie, że zboże do Ukrainy do nas wjeżdża. Młyny wiedziały, wiedzieli przedsiębiorcy, ale jakoś się porozkładało, że nikt tego tematu nie pchał. Jemu nie zależało. Mhm. Czy on jest gdzieś pompowany? Nie wiem. Nie wiem, bo powiem, że jeżeli patrząc na jego karierę dotychczas zawodową, śledząc na to, czym się zajmował do tej pory, to facet, jeżeli chodzi o wystąpienia, o prezentację, o sposób mówienia o tym i gdzieś wyciągania faktów, pokazywania. I konkretnych argumentów. Konkretnych, no to kurczę, dobry jest. Dobry jest, dobrze jest wyuczony i chyba, że ma taki talent samoistnie, ale to jest dobry. To zawsze też patrzę na rzecznika rządu, tam jeszcze i Prawa Sprawiedliwości, Rafała Bochenka, który też jest człowiekiem, tak, ale pan Rafał, pan poseł ma dużo doświadczenia w takich przegadywankach i też nieraz tam jest dopchany do ściany. A Kołodziejczak też, kurczę, tak na świeżo. Mhm. Na świeżo konkretne rzeczy mówię. No, wystąpienie z posłem Januszem Kowalskim to... Dlaczego nie protestujecie? Dlaczego nie protestujecie? Człowieku, 60 miliardów złotych! Jesteś pod duszkiem Tuska! 60 miliardów! Jesteś prawdziwym kłamcą! Ale to kto by nie wygrał z Januszem Kowalskim? No. Ale jestem zaskoczony, że znalazł się w Platformie, to nie ukrywam. Myślałem, że go PSL wchłonie i tu PSL będzie miał problem. Zobaczymy, kto się przełoży na głosy w naszym rejonie. Ale PSL chyba sobie strzelił sam w kolano, że jednak nie zdołał się chłopa wchłonąć, bo jednak elektoratu troszeczkę od niego odpłynie. TVN pyta wyborczy sojusz Platformy za Grunią. Po co Tusk Kołodziejczak? Po co Tuskowi Kołodziejczak? No to zawsze, no arytmetyka dla pokazuje, głosów, arytmetyka pokazuje, że jeżeli Kołodziejczaka bierze tak, no to trochę może na tym stracić, nie wiem czy straci, ale zyskać może kilkaset tysięcy głosów na wsi, a sama Grunia stwierdziła, że jednak te 2 punkty procentowe, które gdzieś tam mają, to jednak nie są w stanie przeskoczyć. Najbardziej dziwi w nie tym struktury PSL w regionie. Faktycznie. No PSL ma struktury w regionie, mógł coś porobić, tak samo Platforma w tej chwili ma, jeżeli dostanie gdzieś tam powciąga, zobaczymy. No Kołodziejczaka rozpoznajemy, tak? Ciekawostką jest dla mnie, kto jeszcze obok niego stanie, bo tutaj nikogo nie kojarzymy. Pamiętasz, że na te Begeli i tych wszystkich, którzy też skoczyli, ludzie znikąd byli w ogóle w Sejmie, były pewien kolory, tak? Był pewna zabawa, byli ludzie spoza polityki, którzy weszli do tej polityki. Zobaczymy, co się też to okaże, bo jeżeli popatrzę też po listach, znowu do Konfederacji piję ludzi, którzy mają u nas startować w tym okręgu numer 12, ja w ogóle tych ludzi nie znam. Mm-hmm. To z całym szacunkiem, pan poseł Józef Brynkus był osobą znaną, startował z partii Kukiz, ale Józka Brynkusa znaliśmy. Wiedzieliśmy, kto to jest. Miał nazwisko, miał tytuł naukowy, miał coś do zaprezentowania, coś pokazywał, tak? I było wiadomo, osoba była nam. A tutaj jacyś ludzie, kurczę... I miał coś do powiedzenia. Miał coś do powiedzenia. Chciał coś zmienić, tak? A tutaj się nagle pokazują spadochroniarze, którzy okej, jesteśmy z Konfederacji, to nam zaufaj się, bo jesteśmy z Konfederacji. PSL i Polska 2050. 10% w sondażach. No to jeszcze jest, coś się może tąpnąć, to takie jest dzień przed. Ale ja bym nie był na tyle, wiesz, optymistą, jeżeli chodzi o ten sondaż, który tutaj widzę akurat. Ale to... Lewica ma 7,7%. No, to też... Ciekawą taką rzecz zauważyłem i też była mowa o głosowaniu za granicą. Zarzuca się powszechnie, że obowiązujące obecnie prawo praktycznie uniemożliwia przeliczenie głosów z referendum i z głosowania w lokalach za granicą, gdzie liczba osób w komisjach wyborczych jest bardzo mała i w ciągu 24 godzin mogą nie dotrzeć protokoły. A z drugiej strony ktoś słusznie zauważył, że to może być jakaś kurczę, ktoś PiS-owi to podsunął z Platformy specjalnie, bo te głosy, pamiętajcie, całe za granicy wpływają do Warszawy. A w Warszawie Platforma tak i tak wygra w jakiejś tam większości. I te głosy wpływu nie mają praktycznie żadnego. Bez nich da się, z ciekawości zobaczymy, jak się wtedy Polska obudzimy bez głosów, gdyby się tak zdarzyło z zagranicy. Mhm. To też temat zawsze. Czy ktoś, jak jest za granicą 10, 15, 20, 30 lat, ma tam rodzinę, ma tam dzieci, czy powinien pogłosować?
Myślisz, że PiS wygra te wybory? Tak szczerze. Dzisiaj? Mhm. To zapytaj mnie za tydzień, tak? Ale dzisiaj? Nie wiem, 50-50. Patrzę na nasz okręg, bo będzie ciekawie. Na pewno nie odbije Platforma Obywatelska okręgu numer 12, to z pewną stanowczością mówię. Tak było zawsze i tak będzie zawsze. No był kiedyś remisterzy do 4 chyba mandatów mieli tutaj, to był taki szczyt szczytów, ale na tym się skończyło. Mhm. I to nie, nie, to jednak jesteśmy. Mhm. Już tutaj stabilni w tym. Ale no, może być ciekawie. Jak w całej Polsce, nie wiem. Niech wygra lepszy. Nie, no, a lepszy dla Polaków. Najlepszy. Powiedzmy w ten sposób. Niech wygra najlepszy dla Polaków w tych wyborach parlamentarnych. I tym optymistycznym akcentem zakończymy pogadankę. Dzięki. Dziękujemy. Do widzenia.